Hej, hej. Witajcie w kolejnym materiale. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego w miniaturze tego nagrania jest tekst Powrót do korzeni. Już spieszę z wyjaśnieniem. Otóż bardzo dawno temu, kiedy zaczynałem moją przygodę z FPS-ami, przesiadłem się pewnego dnia ze zwykłej myszki na jakiś model od Razera, już nie pamiętam teraz jaki to był. Było to wtedy jak przejście z jazdy Golfem 4 na BMW 330i. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam mojego Golfa 4, ale BMW 330i ma niezłego kopa. I tym razem również to poczułem, kiedy zmieniłem myszkę od SPC Gear Leaks Plus na Razer Viper Ultimate. Powiem już na samym początku, że nie mam zamiaru zmieniać myszki w niedalekiej przyszłości, bo wydaje mi się, że znalazłem tę jedyną idealną. Zapraszam do mojej recenzji Razer Viper Ultimate. Wybrałem ten model, ponieważ jakiś czas temu miałem myszkę bezprzewodową, którą swoją drogą mogliście wygrać w konkursie. Tak mi się spodobał brak okablowania, że postanowiłem postawić na topowy produkt Razera. Myszka urzekła mnie również swoim minimalistycznym designem, bo logo bez podświetlenia jest prawie niewidoczne. Wygląd też niczego sobie, bo mamy tutaj dość agresywne akcenty i całość sprawia wrażenie, że nazwa Viper pasuje do niej idealnie. Przyznam szczerze, że trochę obawiałem się zakupu tego modelu. Produkty Razera od jakiegoś czasu sprawiały wrażenie tandetnych, ale doszedłem do wniosku, że nie ma myszek idealnych tak naprawdę. Każda ma jakieś wady. Jedne myszki mają wady mniejsze, a drugie mają je większe. Jeśli chodzi o kształt, to mamy tutaj prawie to samo co Glorious Model O. Więc jeżeli mieliście kiedykolwiek tę myszkę, to nie powinniście mieć problemu z przesiadką. Viper jest dla ludzi prawo oraz leworęcznych. Mamy tutaj boczne przyciski po obu stronach, które z łatwością możemy sobie włączyć lub wyłączyć w oprogramowaniu. Myszka posiada optyczne przełączniki. Był to również jeden z powodów, dla których właśnie ją wybrałem. Chodzą słuchy, że mają one zapewniać szybsze kliknięcie oraz wydłużoną żywotność. To pierwsze mogę potwierdzić. Skok jest niski oraz optyka sprawia, że w grach reakcja postaci lub broni jest szybsza niż podczas używania standardowych przełączników. Na to drugie musicie jeszcze poczekać, bo myszkę mam od niedawna. Z takich fajnych rzeczy to jeszcze scroll jest spoko. To znaczy jest lepszy niż ten w Leaks Plus, bo w Razerze skoki są zdecydowanie bardziej odczuwalne, a dla mnie jest to duży plus. Viper ma plastikową obudowę, ale jest bardzo dobrze zbudowany. Boki są z antypoślizgowego materiału. Zapomnijcie o palm grip, jeżeli macie duże dłonie. Ta myszka jest zdecydowanie do claw grip. Przynajmniej w moim przypadku. Ja odnalazłem się szybko, bo myszka jest lekka i kiedyś miałem Glorious Model O, więc przesiadka z SPC Gear nie była dla mnie problemem. Mogę też powiedzieć, że gumowe boki to jednak jest super rozwiązanie. Jeżeli chodzi o budowę, to zdecydowanie mogę przyczepić się do bocznych przycisków, bo uważam, że są one za wysoko lub powinny być większe. Kiedy chcę je wcisnąć, to nie jestem w stanie tego zrobić bez odrywania kciuka od bocznej ścianki myszki. Na początku trochę to przeszkadza, ale po kilku dniach nie sprawia żadnego kłopotu. Na spodzie mamy aż 5 ślizgaczy. Trochę nietypowo, bo zastosowano tutaj jeden dodatkowy wokół sensora. Na spodzie mamy również przyciski do zmiany DPI oraz włącznik myszki. Podczas zmiany DPI niestety nie ma diody innej niż ta w podstawie, która informuje nas kolorem o konkretnym ustawieniu. Trochę minus, ale ja i tak korzystam cały czas z 800 DPI, więc dla mnie żaden kłopot. Ja mam wersję ze stacją dokującą i jeżeli zastanawiacie się, czy wybrać tę bez, to przyznam szczerze, że nie znam wygodniejszego sposobu na ładowanie myszki. Również system Razera o powiadomieniu poziomu baterii jest super, bo bardzo rzadko zaglądam do oprogramowania, żeby sprawdzić, ile procent baterii jeszcze myszka ma.
Wszystko widzimy dzięki LEDom, a samo ładowanie jest tak bezproblemowe, że nawet go nie odczujecie. Myszkę można również ładować na kablu, a jest on na tyle lekki, że nie ma wielkiej różnicy, czy myszka jest podłączona podczas grania, czy nie. Tutaj muszę też przyznać, że nie rozumiem, dlaczego Razer nie wybrał kabla USB typu C, ale kabel mini. Już większość urządzeń korzysta z kabla typu C i uważam, że takie rozwiązanie powinno się znaleźć w tej topowej myszce. Dołączony kabel jest niestandardowy, więc idealnie pasuje do stacji dokującej i do myszki. Myślę, że inny też będziecie mogli w stanie wpiąć, ale sam tego jeszcze nie próbowałem. Kabel wpięty do myszki siedzi w niej stabilnie i nie wydaje mi się, żeby coś mogło mu się stać, więc tutaj jednak Razer odwalił kawał dobrej roboty. Stacja dokująca daje sporo możliwości. Można ją podłączyć na USB do komputera, można podłączyć ją do PC razem z odbiornikiem do osobnego portu USB i macie wtedy przedłużony port USB, który służy również do ładowania. Można również korzystać z myszki na kablu. Sam odbiornik można wpiąć też oczywiście do stacji dokującej, więc automatycznie będzie on znajdował się bliżej myszki dla lepszego zasięgu. A co do odbioru i działania, to jest świetnie. Przez te kilka tygodni nie spotkałem się z żadnymi zakłóceniami oraz problemami. Wszystko śmiga znakomicie, także ja sam nie jestem w stanie powiedzieć, czy są jakieś różnice pomiędzy używaniem myszki podłączonej na kablu, czy bezprzewodowo. Ja jestem z niej mega zadowolony. Myszka wybudza się bardzo szybko z uśpienia i jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Jeżeli chodzi o baterię, to jest znakomicie. Przy jasności LEDów ustawionych na 5% w oprogramowaniu udało mi się wyciągnąć około tydzień na jednym ładowaniu. Tryb oszczędzania był ustawiony na włączenie przy 20% baterii, a uśpienie myszki następowało po 5 minutach. Cieszę się, że Razer zastosował tutaj minimalne LEDy, bo dzięki temu bateria jest w stanie pociągnąć jeszcze dłużej. Ładowanie też jest super, ładowałem ją na stacji dokującej oraz na kablu. Na stacji jest trochę szybciej, ale dla testów macie tutaj wyniki ładowania na kablu podczas grania. Wyszło 2,5 godziny od 20% do 100%. Dla mnie świetny wynik. Szczerze mówiąc, to rzadko schodziłem do 20%, bo mam taką przypadłość, że jak stacja dokująca świeciła na pomarańczowo, to zwyczajnie odkładałem myszkę na stację i za chwilę miałem znów 100%. Świetna sprawa. Dobra, przejdźmy do oprogramowania. Tutaj jest w miarę ok. Software Razera można kochać lub nienawidzić. I tak po jednym dobrym ustawieniu rzadko kiedy będziecie cokolwiek tutaj zmieniać. Mamy tutaj oczywiście kontrolę LEDów oraz 5 poziomów DPI do maksymalnego zakresu 20 tysięcy. Nie wiem, kto z tego będzie korzystał, ale okej. LEDy stacji dokującej możemy sobie również dowoli zmieniać, jednak najlepsza opcja to wskaźnik baterii. Polling rate myszy ma 3 poziomy, 125, 500 oraz 1000, więc wiadomo, jak przykazał poradnik najlepszego gracza FPS, ustawiamy 1000. Na tym pierwszym bateria trzyma długo, ale wiadomo, że wrażenia z gry są dużo gorsze. W zakładce zasilanie mamy oczywiście tryby uśpienia oraz ustawienie, kiedy myszka ma wejść w tryb oszczędzania energii. Możemy również skalibrować myszkę pod naszą podkładkę, co jest dla mnie nowością. Ja jednak ustawiłem tak zwane inteligentne trakowanie na poziom 2. W sumie to tyle o oprogramowaniu. Dla mnie jest ok, bez szału, ale również bez tragedii. Co tak naprawdę można zrobić nowego w softie do myszki, nie? Przejdźmy sobie do feelingu. Jest mega. To znaczy na początku będziecie musieli się przyzwyczaić, jak do każdej myszki. Viper waży niewiele, ale brak kabla sprawi, że zajdziecie do rejonów podkładki, które do tej pory były nieużywane. Wiem, co mówię, zero ograniczeń. To hasło powinno znajdować się na opakowaniu. Sprawdziłem, ale Razer nic takiego nie umieścił.
Myszki używam już kilka tygodni i jest świetnie. Jest tylko jedna różnica w porównaniu do mojej poprzedniej myszki, czyli SPC Gear Leaks Plus. W tamtej myszce, podczas grania przy celowaniu na przeciwnika, miałem takie wrażenie, że myszka nie zatrzymuje się. Dokładniej mówiąc, to wydawało mi się, że myszka minimalnie jeszcze jedzie, kiedy ja byłem gotowy na oddanie strzału. W Razerze natomiast myszka zatrzymuje się, co dla mnie jest zdecydowanie lepsze, ale jednak musiałem do tego trochę się przyzwyczaić. Tak jak wspomniałem wcześniej, optyczne przełączniki są szybsze, więc dla mnie jest odczuwalna różnica i mogę szczerze powiedzieć, że przyciski w Razer Viper Ultimate są szybsze niż w jakiejkolwiek innej myszce, którą miałem. Oczywiście jakiegoś mega cudownego przejścia nie doświadczycie, jeżeli mieliście kiedyś Glorious Model O, bo kształtem są one bardzo zbliżone. Znowu użyję alegorii z samochodami. Do celu możecie dojechać Polonezem oraz Porsche, jednak zdecydowana większość wybrałaby Porsche. Ja też wybieram Porsche i myślę, że zostanę przy nim na długo. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem tej myszki, to ja z mojej strony mogę ją tylko polecić. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Napiszcie też w komentarzu, co sądzicie o Razer Viper Ultimate. Chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. Ja już się żegnam i do następnego.